dobry, witam się dzisiaj z Wami już zrobioną kawką. Dzisiaj jest piątek 13. Mam nadzieję, że nie jesteście przesądni, bo to jest w ogóle najgorsze, co można sobie do swojego mózgu wsadzić. Dzisiaj witam Was taką filiżanką, a właściwie witam moją koleżankę Bernadette, że recytuję: Dich mag ich, du hast genauso einen an der Klatsche wie ich. Co oznacza w tłumaczeniu wolnym: Ciebie lubię, bo Ty masz tak samo pokręcone w głowie jak ja. Wszystkiego najlepszego, Bernadette. O, taka owieczka. Zobacz, o, widzisz? Taka owieczka. No. To jest kubek mojego synka. Dostał od dziewczyny. O, to lecimy. Dzisiaj jest piękna mgła, nic nie będzie widać na spacerze, ale lecimy. Dzisiaj będzie sport. Która tam? 6:42. Dobrze, mam 3 minuty. Winda już jedzie. Naszykowana. Bardzo jestem ciekawa, jak nam się będzie szło w tej mgle. Jednak niedobrze jest mi w czapce. Chciałam Wam powiedzieć, że zainstalowaną mam taką apkę na telefonie, bo tam Wam nagram, bardzo fajną, do obserwacji pozycji planet na niebie. I bardzo Was zapraszam, bo dzisiaj są dwie potrójne koniunkcje na niebie. Zobaczycie, jak wrócę ze sportu. Widzicie, jak mgielnie? I troszkę kapie. O. Idę, bo Kasia czeka. Kasia już idzie. Cześć Kasiu, dzień dobry. Spójrz, jaka mgła. Spójrz, jaka mgła. Pierwszy raz idziemy w tak gęstej mgle. Fajnie, nie? No. Niesamowite. No to dzisiaj wielka koniunkcja. Trzeci raz. 13 piątek. Przesądnie. Dla tych, co przesądni. Saturn, Jowisz, Pluton w jednym miejscu w Koziorożcu. I stoi Wenus, Mars i Merkury razem. I za dwa dni, właściwie za dzień, jeszcze jest znów. No, także dzieje się nieźle na niebie. No i taka pogoda do tego. Piękna, lecimy, nie przedłużamy. Zobaczcie, takie jakby żółte są te światła. Nagrywamy, bo właśnie pięknie to wygląda, bo nie zawsze można nagrać takie, przy, jak to powiedzieć, zaparowane mgłą światła. Ciekawe. Jest pięknie, ale kamera troszkę przyciemnia. Jesteśmy nad rzeczką. Nawet gdybyśmy chciały dzisiaj zobaczyć czaple, to jest to niemożliwe. Ale zdążyłyśmy. Bardzo się cieszę. Zobaczcie, jak światła we mgle się rozproszy. Chce się rozproszyć światło. Kasia, zobacz, jak to teraz wygląda z tej strony. Jak ta śmieciara jedzie. Na czerwono, różowo. Aha. Pojechali do pracy panowie. Nagle się przejaśnia. Ile? Ile minęło? Minuta minęła. I już się rozjaśnia. Pięknie i malowniczo. W tamtym kierunku jest Frankfurt. I to kobitka psa wyprowadziła też. Pędzimy z powrotem do domu, bo już dzwonił zegarek. No kochani, już wróciłam. Ciągle jeszcze mgła. Śpieszę się teraz do pracy i pokażę Wam tą apkę fajną do obserwacji nieba. Może sobie zamontujecie i popatrzycie. Będziecie wiedzieli, gdzie się obecnie znajduje jaka planeta. W każdym razie dzisiaj niesamowite piękne zjawisko na niebie i niestety nie można obejrzeć, bo jest mgła. No, fajny spacer. Dzień dobry. Tutaj jest Wenus, Księżyc i Merkury na niebie. Poczekajcie.
ekliptyce, Uran. Jest Uran, czekajcie, Mars. Okej. Neptun. Gdzieś mi Słońce zniknęło. Saturn, Pluton, Jupiter. Gdzie? Koniunkcja trzech planet. Tylko gdzieś mi zginęło Słońce, poczekajcie. A jest Słońce. Będzie wschodziło za jakiś czas. Słońce, Merkury z Księżycem, z Wenus. Niesamowite koniunkcje dzisiaj. Tu koniunkcja trzech planet plus Słońce. Tu koniunkcja trzech planet. Czekajcie. O. I w ten sposób możecie popatrzeć Neptun, Mars, Uran. Ops, nie widzieć teraz. Ops. Jest taka apka, zaraz wam pokażę. Mam taką apkę, która nazywa się Star Tracker. Star Tracker. Jest dużo różnych właśnie takich apów do oglądania pozycji planet na ekliptyce. No, robicie. Serdecznie polecam. Kochani, jestem w pracy, korzystam z chwili, że jestem sama, jestem w przedszkolu. Przyszedł szef i mówi, zrobiłem taki chleb dla was, spróbujcie. Widzicie? Szef przyszedł i przyniósł, żebyśmy zjadły takie pyszności. Coś niesamowitego, fajny szef, nie? No. Każdemu życzę takiego fajnego szefa. Teraz to kroimy kawałeczek, słuchajcie. To są bakalie w środku, orzechy, różne rzeczy. Właśnie przyszedł, zapytał się, czy już jadłam. Dzięki, szef. Ops. Więc muszę zjeść, nie? Czekajcie. Jest twarde. Zaraz wezmę na kawałek. Tak szybko, bo jestem sama w kuchni. Czekajcie, tu będzie. Włożę sobie to. O. Jesteśmy to rozpieszczane. Będę mówiła z pełną buzią. Są orzechy, są rodzinki. Bardzo fajnie, spytam go o przepis. Jak się to robi? Fajnie. Mało cukru, ale wiadomo, że ma cukier sam w sobie, no. Pyszne. Z migdałami, to są migdały. Migdał, o. Wisienka, pyszne, smacznego. A to jest kuchen od Bernadette. Przyniosła do pracy, do przedszkola. Są wielkie kokosowe, zapiekane i jakieś fajne nadzienie owocowe. Zaraz sobie też ukroję i zjem. Bernadette, przez ciebie tu utyję. Uwaga, będzie konsumpcja. W tle brzęczy zmywarka. Fajnie, żeś zrobiła Bernadette. A będziemy piec. Musisz podać receptę. Będziemy piec, bo jest przepyszny. Wspaniale. To nadzienie jest bardzo dobre. Takie owocowe, delikatne. I tak się, słuchajcie, rozpływa. Co? Musicie powiedzieć, żeby dała receptę, to będziemy to piekły. Kupiłach i dyszynk w postaci kuchenu i niosa jej. A ona nie przyszła do roboty wcześniej, tylko jeszcze siedzi doma. No, to idę jej ten pierwszy gyszynk zanieść do doma. Kuś! Dzień dobry. Przyniosła ci ten pierwszy gyszynk na twój geburtstag, żebyś cię smakował. Nie chciał Mahomet do góry, to przyszła góra do Mahometa. Już rozpakowałam, bo za późno odczytałam wiadomość. Schwarzwälder, Kirschtorte. Chodzimy, rób kawy, rób kofeja i jemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Niech w domu. O, tu szykuję już. O, szykuję, tak, na jutro. To sobie popatrzymy, co sobie to będziemy jutro jedli. O, ja. Takie różne tu rzeczy, o, kroi, tak, kroi, tak, proszę. Tak. Już jest. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję. Myślę, że będzie drugi gyszynk. Dziękuję wszystkim, ale to nie zabawiła mnie, Ena mnie po prostu, słów mi zabrakło, bo to był naprawdę wielki wyrażek. Oj, wyrażek, udało się. Udało mi się, udało. Dawaj, jemy tego torta.
klapa mi tego opadła. Kuchenia. A jak co to tańczyło? Kto to idzie, bo myślałaś, nie? Nie, czekała na grysi się nury. A, na grysi się nury czekała. Popatrzę ci w te gorki, ci tu zajrzę, tak? Tutaj robi obie dla rodzinki. Ale co jest najpiękniejsze? Jeszcze coś masz? A co masz w tym fajnym takim gorku? To jest fajne. Co masz w tym gorku? To jest rymetop. Rymetop, proszę. To jest pieczeń? Pieczeń, krytunisze pieczeń grecko-krecka pieczeń w takim glinianym garnku. O, coś pięknego. Boże, ja muszę skosztować. Wyszło na krecie. Dawaj, kawałek. O, naprawdę. I w czym to zrobiłaś? Co to jest? To jest jachalnic od tego szefkocha. Tajemnica, dobra, to nie zdradzamy tajemnicy. Od tego szefkocha, co my mieli tam w tej restauracji. No. To jest ganz einfach. No. Ale generalnie myślałam, że mi to aż tak dobrze wyjdzie, ale wyszło. Ziepko fantastycznie. Daj mi. Wyzmasę. O, wyzmasę. Wiem. Co to za część mięsa jest? Dobra. Od hazy, od najlepszego w okolicy tego rzeźnika. A co to za część mięsa jest? Wołowe. Ale karkówka czy co? Nie, ja nie wiem co mi było. Takie coś. Taki koncept tam jest. Miękkie, ale miękkie jest. Jak długo gotowałaś? A czy piekłaś? 2,5 godziny. Okej. No. Bardzo dobre. Jakby to kosztowało, to jestem na krecie. Bardzo dobre. My byli w tawernie tam. W tawernie, na Krecie. Ja, na wyspie Kreta oczywiście. Nie na Krecie takim, co z pod ziemi wychodzi. Takich mu pełno w ogródku. No przestań, ej. Ale to było... A tu jest kaczka dla mojego mężusia. Wow. Kaczusia dla mężusia. On takie coś uwielbia. To se musi tak powoli smażyć. Ja mojemu też kupię. Tak. O, on to zawsze se u Chińczyka kupi. On to tak smakuje. Dzisiaj mu chce się próbować. Wow. To co to ma gebut, tak? Ty czy twój mąż? Goście se mają dobrze czuć i goście se mają, mają to smakować po prostu, tak? Nie. Ej, ta warzy se. Chcesz kawę? Może być kara, bo już się kawy tak napopiłam. To pijemy kawę. Bo ja i twoje to dobre, pyszne ciasto, to zrobiłaś do pracy, to teraz będziesz było robiła dobre. Na YouTubie, tak, będziesz na YouTubie robiła. Było dobre. Pyszne było. Eść. Super było. Eść. Ale się wstydziłam po drugi kawałek iść. Aha. Przestań, może jak zostanie. Bo szef nas poczęstował, taki chlebek zrobił, wiesz. I zrobił i też jadłam. To pyszne to było. Także dzisiaj jest właściwie, wychodzi się vlog kulinarny. Jakby nie patrzył. Ja jeszcze piękne pozdrowienia od koleżanki z Paragwaju. Paragwaj. Posyłała słońce, bo tu ci pośla nasze, ale nie wiem. Mgłę ci poślę. Muszę stanąć z tej strony, bo cię nie widać. Nie wiem, gdzie to słońce jest. No ale słońce jest we mnie. Dzisiaj świeci ze mnie. Abyście tak widzieli te promienie, jak wychodzą dzisiaj. Tak za to wszystko przypomnę, te całe wspomnienia z Brazylii. O, to było naprawdę wspaniałe. Muszę się przebrać. Tam. W domu jesteśmy, nie w muzeum. A w domu jesteśmy. Daj talerzyki i jemy. Już. Bo ja cały dzień jestem tylko na cieście. Ciasto jedno za drugim. Wiem, czy tu ma geburt. W listopadzie u nas też tak. W przedszkolu w listopadzie to jest co tydzień. Pełno skorpionów i strzelców. Ja. Pełno skorpionów i strzelców. Na muszli dostanę. Na muszli z serwetką. Tak. Dobra, też się chcesz tego, co z Grecji przywiozła. To ja chcę na Krecie, tak. Stasos. To ja się rozbiorę. Słuchajcie, tak wygląda prawdziwy Schwarzwälder tort, takie ciasto. To ono tutaj jest bardzo popularne i bardzo takie super. I strasznie drogie w tych cukierniach. No, to pyszne. A teraz pójdziemy na balkon do Bernadette, bo tam ma inne ciasta, to sobie popatrzycie, co napiekła. Dobrze, jesteśmy na balkonie. Tu ma taki kuchen, fajny, polany czymś. Tu jest jakiś z galaretką, chyba jest serniczek. I tu taka kopa gwiaździsta wyszła, z kremem też, bardzo fajne ma.
tutaj ciasta. Jutro będzie miała dużo gości na urodzinach, bo jutro jest proszone śniadanie z obiadem. W tym moim pięknym poluszu. Bardzo ładnie wyglądasz, ja proszę. Syn zrobił mamusi taką koronę. Happy birthday. Śliczne. Dzisiaj już punkt 0000. 000. 24 pisał WhatsAppa. I obudził cię. Nie, jeszcze się spała. No, jeszcze musiała wszystkie podłogi pomyć. No, tak. Gdzie musisz chodzić w tej koronie? Tak, tak, tak. Na tak cały tak. dzień. Teraz pójdę do przedszkola. Bawanga, mogę boc tak. Muszę powiedzieć, ten czarnoleski, bo tak to trzeba przetłumaczyć po polsku, z czarnego lasu tort, jest bardzo dobry. On jest lekko nasączany, chyba jakimś alkoholem, albo bardzo dobry. Tutaj ma wisienki i te wisienki są z takim jakby kiślem czy z czymś. Bardzo dobry. Tak jak nie zawsze są ciasta dobre z cukierni, ale ten jest wyjątkowo dobry. To jest po prostu bita śmietana i ciemne przekładane. Kawa z mleku, nie ma mleka. A bez mleka. Tu mało mam mleka w tym? Tu mleka, kawa musi być z mlekiem. Mhm. Bardzo, bardzo dobre. Siedźmy się i zjedz sobie. Teraz zjem, bo kapusta naszatkowałam. Bardzo, teraz, bardzo smaczne. I teraz to muszę zacząć. Siednice, jak to ty mówisz. Siednice. Ja dzisiaj z tobą godą po śląsku. Po śląsku. Śląsku. Ale wiesz, jak to jest fajnie, jak Poloki godają po śląsku. To, jak to, ja tak powiedzieć, to wy się śmiejeta? Nie, to nie ma jak u nas. Się mówi, nie. Jak się mówi, użyć słowo, że się śmiejeta, jak my godamy? A wy się śmiejecie. A się śmiejecie, jak my godamy. Wy się śmiejecie. A my godumy. My go domy. Nie, wy się śmiejecie jak my go domy, no. My go role. Ja. Mhm. My się śmiejemy. Tym. Mhm. My się śmiejemy. Nie, oni śledzą. Polska. Poloki. Zawsze ze Śląsków śmieli, jak go dajemy. No, a jak my go domy po śląsku, to wy się śmiejeta z goroli, śmiejecie jak po śląsku go dają. O tak miało być. Smakuje ci? No to cieszę się. Chyba niespodzianka, bo dzisiaj no tym zjadła. A dobrze, że schudłaś 3 kilo, to przytyjesz teraz przez ten. 4 schudłaś, no teraz możesz jej przytyjesz. Nakryty. Jeszcze przyjdą grysi się nudl, grysi się zalew jest gotowy. Pycha, skosztuj! Załatwię. Jeszcze przyjdzie olej, grysi się zalew. Jeszcze przyjdzie olej. No. Zrobiłaś wszystko i idziemy do roboty. Dobra. Tak, idziemy do roboty. A ja tu trochę. Bo już jest zaraz. Pora do roboty. Jeszcze cytryna trochę. Ale jest wspaniały. Naprawdę dobry super. No. Udało się. Tak właśnie. Tak samo jak ten kuchen dzisiaj w przedszkolu. Mua! Bo kuchen w przedszkolu ci się udał super. To nie myślałam. Super. No i to mięso na tym selerze. Mięso. Tylko w selerze. Tylko w selerze mięso. 2,5 godziny w gnianym garnku. Pamiętajcie. Tylko w selerze. Dawaj, idziemy do roboty. Tak, tak.